Witam cię serdecznie w kolejnym odcinku prezentów od Przemcia. Zaraz po intro dokonam mieszania mą prawą ręką w pudle i wyciągnę któryś z tych prezentów. Wszystko po intro. Krystian, dajesz. Time now for the main event. O, tym razem to dłużej idzie. Idzie dłużej, ty ta proszę bardzo. Na serio takie ciężkie jest? No. Pokaż. Oj, tam przesadzasz, idziesz. Nie, wyta, bo se sto, tak se ze stołu podnosisz, a podnieś ziemi. Też racja. Co by tu wyciągnąć? Tutaj z brzegu mam jakąś paczusię. Bierzesz się od 2-3? Lakiery. No ta, nie będziesz mi latał z tym pudłem tam i z powrotem. No, fakt. To jest puste. Nie jest puste. Myślałam, że puste. Ale coś w środku jest metalowego. Dobra. Mówię, to jest puste. Nie ma co gadać przed sprawdzeniem. Tu mam jakąś paczkę. O, taką grubszą. Nie chwal dnia przed zachodem słońca. No tak. Taka większa. Co, jeszcze jeden? Albo nie oceniaj nic nie powiedział, jeszcze jeden. Po okładce. Albo... Jak to niektórzy mają w zwyczaju, oceniają to jest jeden, kursy po zobaczeniu ich, a nie po stosowaniu wiedzy. Jakby wiesz, przyszli tylko zobaczyć, co jest w kursie, a nie się nauczyć. No dobra, starczą 4, nie? W sumie 3,5. Cztery? Jest jeszcze jeden. Jeszcze jeden? Chcesz? No, ty, no to jeszcze jeden od razu brałaś, ej! Dobra, taki malutki jeden. A to jeszcze jeden sobie wziął, ta. No pewnie. To jeszcze jeden? Co ty? Kazałeś mi wziąć. Ja cię kręcę. Zero pohamowania. W sumie się nie dziwię, gdybym był na dyskotece, byłoby piątek wieczór, gdybyś powiedziała mi weź jeszcze jedno piwko. To byś brał. I jeszcze a jedno potem piwko. Na drugi dzień. Dlaczego mi tak powiedziałaś? Na mnie głowa boli na przykład. Dobra. Co to może być? Jakieś metalowe albo plastikowe płaskie coś? I podłużne płaskie coś, nie mam pojęcia. Nie zgadłabym. To jest dla mnie? Ej, to wygląda jak magnes, ale nie jestem pewna. No co, kupiłem ci łódeczkę. A co? Że jak będziesz brała kąpiel w wannie, to sobie postawisz i sobie pojeździ łódeczka. Czy to nie to do tego? A ty taka się rozkmina, ty może coś powiedz na ten temat. Ja nie, bo... Co to jest? Tu jakieś... To jest jakieś miękkie. W środku jakiś to jest a la żel, czy to nie jest... Ej, dobra, to się... Nie, wiem, że to jest tutaj... Takie miękkie i to trzeba pewnie gdzieś przykleić. Lepkie. Na mnie nie patrz, nie mam pojęcia, o co chodzi. Stary, coś ty kupił. A to nie jest magnes, to jest magnes. Nie, bo tu jest w środku dziurka. Co to jest? Właśnie. I zobacz, i to się odkleja tu. Nie mam pojęcia, żebyś. Nosa, amiga. Zagwozdka będzie do końca dnia. Nie, piszcie w komentarzach, co to kurde jest i co z tym zrobić, bo może później nagramy jakiś taki odcinek z tym specjalnie dla tej łódeczki. Ja przeczuwam, że to się gdzieś tu może przykleić, to się tu jakoś przykleja, albo tak się przykleja, albo nie wiem, bo na pewno... To jest na tyle miękkie, że tu może coś będzie szło wbić do tego. Tak jest mój pomysł na to. Raczej nic z tej strony. Albo może, no nie wiem. Albo raczej z tej strony. Czy to tu pasuje chociaż? No kurde, nie mam pojęcia. Czy to w ogóle do paznokci jest? Dobre pytanie, moja droga. No i po chińsku wszystko to się... Bardzo fajny prezent, Przemek, naprawdę. Za słowami... Bardzo fajny prezent kryje się. Co to za bubel? No. Bum. Co to było?
Wiem, co to jest. Edyta, no ja ci wypnę 4 literki, a ty musisz wsadzić i nakręcić. Nakręcić. Na to. Nie wiem, co to jest? Ja wiem, bo oglądałem akcję, się mądrze. Sam bym nie wiedział. Rurka do zaciskania tunelu? Ta. Poważnie? No, pod Warszawą w metrze chyba. Edyta, to jest właśnie do nakręcenia Przemka. Nie, tak naprawdę to jest do wyciskania tego, jak to się nazywa, szczotek do zębów. Nie, ale to się nazywa inaczej, pasty do zębów. A jeżeli to jest do wyciskania pasty do zębów do końca, to to może być też do wyciskania czego? Tubek z żelem. Albo akryl żelem. Aha. Motosens. No? Ale ty kupiłeś w paznokciach, czy? W paznokciowych rzeczach, czy? Czy po prostu sobie tak pomyślałeś? Ale pomyślałeś sobie... Popatrzyłeś na pastę do zębów, jak to się wyciska i sobie pomyślałeś, o, do akryl żelu fajne? Czy to widziałeś w aukcji, gdzie były rzeczy do paznokci i to było pokazane z akryl żelem? A raczej jakaś dziewczyna wysłała na grupie AliExpress. A, dobra. Mówię, jest. O, ciekawe, biorę. No, nie powiem, nie, ma to sens, ma to sens. Dobra, te małe na początek. I znowu te naklejki. Takie same? No, to już było w którymś odcinku. I to są naklejki, bo widzę, że tutaj są takie odbicia, nie perforacja, jak to się nazywa, wycięte kształty. Reformacja? Jak? Reformacja? Perforacja. Jezus Maria, nie wiem, jak to się nazywa. Performance? Algorytm? Nie wiem, czy to kamera, a widzi to kamera. No, i że to się po prostu odkleja, tak? To są literki tam? Nie, to są, tu są takie ala ściekające coś, tu są usta. Tak, bo tak jesteś z boku całkowicie. Nie wiem, czemu tak uciekasz na bok. No bo siedzę chyba jakoś bokiem. Tutaj gadasz mamy bokiem? Też usta. To jest to samo, tylko inne po prostu kolory. To jest to samo, tylko że inne. Hit. A to jest do paznokci? No pokaż, daj mi pokażę, też zobaczyć. Nie, co ładne. No Edyta, nie, to jest do wyklejania prezentów. Na bok nakleimy KHBR, będą piękne te figurki, szlaczki. Ale to się nie odkleja, zepsułem chyba, ale ładnie. Zostaw łapkę! Ty nawet by się popatrz. Takie ultra cienkie. No. O. Nakleiłeś se? No. Jak? I to zatopować, ultra cienkie, nie będzie wystawać stopu. Ty zarąbisty, Przemek! Czadowy! I tu jak ci będziesz mieć za dużo, za długi, to sobie wytniesz tyle, żeby ci wystawało, znaczy wystawało, żeby od, powiedzmy, sinusa do sinusa, nie? To jest ultra cienkie. Czadowy, ale jeszcze ponaklejam, daj. Ciekawe, jak długo to wytrzyma bez stopu. Ej, fajne. Dobra, przesadziłam. Jak to topem pokryjesz, kiedy będzie miał kolor jeszcze, wiesz? Myśmy się wkręcili teraz w ustka. Są usta? Ja mam tu usta, no. Usta, a z drugiej strony są takie inne. Ach, no faktycznie. To są dwa rodzaje, Edyta. Oj, pogniotło się. Ja nie można ty. Tego pogniotłam. Ja pogniotłam, a nie się pogniotło. Pogniotłam, to jest takie... Się... Trzeba uważać, tu mi się... Miałam szczęście, udało mi się, ale uwaga, to trzeba tak nakleić, żeby się nie pogniotło. Ej, zrobimy z tego kilka odcinków może. No zarąbiste, to jest fajne, to jest, nie powiem, fajne to jest. No takie delikatne, nie? Oj. No nie chcę się przykleić, albo ja nie umiem. To są ogniki do odmalowania. To nie są ogniki, tylko ściekająca ciecz, Przemek. Tak, Przemek, tak. No chyba się zgodzę z tobą w tym przypadku. Kurde. No dobra. Jakby się nie zgodził, to wiesz. Koniec by było z tobą. Ja tak fajnie rozłożę, żeby było. Nie, no schowamy to. Tyk. Nie, o mnie tyk. Nie schowamy. Dobra, pokaż. Blossom. Again? Znowu? Tak, przeczuwam. Nie. Przeczuwam Blossom, ale jest coś innego, jakieś czarne. Czarne pojemniczki pewnie z lakierem hybrydowym. Pokaż. CD Coco? Flame Cat Eye. O, Cat Eye. 6 kolorów. Ognisty?
Ale ogniste edyta? Flame? Flame cat eye. Czy fame? Flame. Nie, GD koko. Gdzie są pokazane jakieś numerki? Po rosyjsku. Skąd ja wiedzieć, co to za kolor? Czy one są w ogóle różne, czy o co chodzi? 8 ml. A jest, są tutaj takie ultra malutkie. A22, A21. Boże, kochany. Ja jakbyś chciał na półce szybko znaleźć klientce. Nie? Z lupą. A tu jest inny kolor, Edyta. No to jest inny kolor. Ej, właśnie, one ogólnie mają, zobacz, tu inne te kolory. Gdzie kręcę? Od 21 do 26. Muszę sobie jeden zobaczyć, a co... O kurde, ale zakręcone. Oho. Ale będzie testowanko. Będzie testowanko. Będzie testowanko, no jasne, że będzie. Akurat nie 6. No i zacnie. Wow! Jeszcze na Patusia. Co my tu mamy? Małe tubeczki? Nie. Małe lakiery. Lakiery hybrydowe, na pewno. Tak. Jezus, ale ich tu dużo, nie? Ile to jest mililitrów w ogóle? Kurde, grubo, znowu lakiery. Co? To są takie malutkie? Nile Vision. Pomogę cię 5 ml i nic więcej. Takie malutkie. Ej, albo zwykłe, albo jakieś to będą termiczne, albo po prostu zwykłe lakiery hybrydowe. No nic, przetestujemy je w serii 12 kolorów, bo teraz nie ma co. Zwykłe, to są kolory takie bez żadnych niczego? Mnie się pytasz? No. Nie wiem. Pan, żeś to kupował, Night Vision. Co pani go? No ja to kupowałem. Luminous? Luminous gel. Luminous. Czyli coś będzie robić. No to jest takie dziwne. Może będzie takie... świeciło w nocy. A? Tak, albo może będzie w ultrafiolecie mocno świecić. Neony, ale takie, wiesz co, neony takie trochę rzadkawe. Ciekawe, jak to na wzorniku. Czy nie słyszysz? No to pakujemy, a właściwie odpakowujemy. Powiem ci, że fajnie by było wiedzieć, jak tego używać i jakbyś znalazł te aukcje. Ja to na pewno teraz. No teraz nie, ale jak już będę tego używać na wzornikach w serii 12 kolorów, no to dobrze by było wiedzieć, czy tu... Ło, ale daje. Ło. Czy one wymagają jakiegoś podkładu białego, te kolory, czy to od razu jest na paznokcie? Potestuj se pani, co ja pani będę dawał akcję, aukcję od razu. Niech pani wzbudzi kreatywność, kombinatorstwo i inne. Ale Przemku, co ja będę... Najpierw człowiek musi wiedzieć, jak czegoś użyć, a potem sobie może kreatywnie z tym działać. Prawda, zgadzam się. No. To było to? Tak, to było teraz to. I ostatni, tak? To był taki mały paczce, te lakiery? Tak, wszystkie. Co ty gadasz? Tak dużo. 12. No perfekto. To można mieć tysiące kolorów, jak to tak mało miejsca zajmuje. Ale niekoniecznie dobrze się z tego korzysta, jeżeli chodzi o malowanie przy klientce, bo jednak jak nie jest taka stabilna buteleczka, no ja nie lubię. Przemysławie, bardzo cię proszę o to, abyś mi przyniósł nożyczki. W tej chwili. Nożyczki again? Tu. Bale, perfekto. No pan mi nie otworzył, no to co? Przestań rzucać takimi byle jakimi słówkami hiszpańskimi, że niby umiesz po hiszpańsku. Nie jest to w ogóle w temacie. Jak? Nie, przecież powiedziałem perfekcyjne. Tak, ale w ogóle... Perfekcyjne słowa dobrałem do tekstu, jasne, do sytuacji, Edyta. A ty mnie tutaj obrażasz. Ja sobie nie pozwolę. Jestem profesjonalistą. Tak to okleili, że ja nie wiem, z której strony zacząć w ogóle coś... Może to ja nagrywam już któryś odcinek z rzędu, mi mózg rozwaliło chyba od tych prezentów. A ciebie? Trochę. Czujesz taki pełny mózg? No tak. Ja muszę to chyba przespać. Bo nie wiem, który był najładniejszy. Nie wiem, to testował od razu chyba wszystko. Cicho. Teraz otworzę, może tu będzie najlepsze.
sam sobie widzę, robisz prezenty, ej. Uff. Dobra, z dobrej strony zaczęłam. A właściwie od dupy strony zaczęłam, bo dno widzę. Dno widzę, to niedobrze. Albo i dobrze. Nie, niedobrze. Chyba te nożyczki powinny być bardziej XXL niż XXS, Edyta. Nie, ze złej strony zaczęłam. Tu miałam zacząć gdzieś wyżej. Tu. Zaczęłam od denka. Źle to obmyśliłam. Znaczy, no w sumie też nie mam, wiecie, rentgena w oczach, żeby widzieć, oj, gdzie jest przód, gdzie jest tył. Ja się boję twoje zdrowie, Edyta. To odsuń te lakiery stąd. Nie, 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 te nożyczki daj, oddaj. A to jest jakieś grubsze nożyczki chyba. Ja już jestem przy końcówce. Dobra, daj mi większe. Tak, żeś mi dał, to ci mam powiedzieć. O, zobacz, tu jest nuta na mojej ręce. Weź sobie ją. Nuta? No, weź daj mi nutkę, nie? Powiedziałeś tak, czy nie? Nie, nie wiem, już teraz. Widzisz, że jestem w trakcie otwierania bardzo upornej paczki, a... Nic nie widać jeszcze. Bardziej to trzeba było obkleić, nie? Ale nie, z drugiej strony dobrze, bo przynajmniej wilgoć się tam nie dostanie. Deszcze, nie deszcze. Bardziej to trzeba było okleić, nie? Nie, no dobrze. Dobrze. Tam się trochę pomęczę. Mnie to zawsze przeraża, jak takie coś dają do pudełka. O! Co to jest? Jakie bomby! Żele? Pokaż. Pokaż, pokaż. No dobrze zapakowane. Nie powiem, dobrze zapakowane. A nie, to jest puste tu. Tylko boczki, żeby się nie potrzaskały. Raczej puste. Jakie słoiki, Edyta. Trzymaj to. To jest raczej puste, nie? No tak. A to mało tych żeli zamówiłem. Żele? Czy powiedziałem ci przed tym, co na mnie ty zobaczyłaś? Proszę? Powiedziałem ci, zanim ty zobaczyłaś, bo się podierałem, sam otworzyłem. 50 gramów, Edytka. Takie słoje, no. Beauty Lux Hard Builder Gel. To są wszystkie te same? Nie, Clear Pink. Gdzie to masz napisane? Clear Pink. Ach, Pink. No to dwa, pewnie dwa Clear, dwa Pink będzie. Co ty gadasz? Jak ty to kupowałeś? Te same? Nie, nie gadaj, Edyta. No dwa Pinki. Tu mamy, o, Milki i też, no to... Zobacz, jest taki pink. Trzy razy pink, weź... Jak trzy razy pink? Czemu pink? Poważnie? No głupek. Otwórz tam tego, pink, teraz pink. Drugi pink. Dłuższe paznokcie sobie trzeba było zrobić. Chciał być. Nie, inny jest, zobacz. Uff. Bo się wystraszyłem. Ale napisane jest pink, tak samo, tak? Ej, teraz nie pomyl. O czym się różni ten pink od innego pinku? Ten jest pink i ten jest pink. To są dwa pinki? A trzeci pink? Teraz jest zadanie z serii Znajdź różnicę. W tym przypadku. Ale o co chodzi? To skąd oni wiedzieli, jak je wysyłają? Daj do kadru. Tu Przemek jest napisany, 005. Co? Och, co ty gadasz? Tylko nie przez... 04. LOL. Czyli żeby wiedzieć, który to jest kolor, to ty musisz sobie tu napisać. Na górze? Albo tam napisać? Nie rozumiem tego. Rozumiesz, że to by była inna seria w ogóle naklejek? A tak tylko od spodu taką malutką nakleją, nie? Ale teraz jak to wygląda w użytkowaniu, Edyta? No mówię, musisz se napisać, wziąć marker i se napisać, który to jest kolor. Ty otworzyłaś więcej kolorów niż jeden wtedy? I tu otworzyłaś więcej kolorów niż jeden. Złamałaś złotą zasadę. No to tamtego już nie otwieram. To zostawimy na serię 12 kolorów. I przetestuję też. Wymsko teraz pod kontroli. Zauważyłyście to? Konsystencję przetestuję i całą tutaj charakterystykę tych produktów mamy. To pierwszy pomyślał sobie, a Edyta otworzyła więcej niż jeden. No trudno, no już otworzyłam. No. Jestem spełniona. Jeszcze tylko to wyrzuć. Ojejku!
jestem spełniona w tym odcinku. Możemy nagrywać następny. A ty, widzu? Zaczekaj! Nie no, w zależności od tego, kiedy kto ogląda, to niektórzy będą czekać, bo oglądają premierę, a niektórzy już mogą od razu przejść do następnego odcinka albo pooglądać, co już było. Edyta, statystyka mówi, że widz ogląda średnio 7-8 odcinków w miesiącu. Ogląda nas jakieś 180-90 tysięcy osób różnych. Mhm. I jeden widz statystycznie ogląda 9 odcinków, tam 7, 8, 9. Statystycznie, no to wiesz, statystycznie w Puerto del Rosario jest na jedną rodzinę dwoje i pół dziecka. Ty chciałaś statystyka. Powiedzieć, statystycznie pies i człowiek mają, nie, to jest 8. Troje po trzy nogi, no. Po trzy nogi. No, dokładnie. To, tak to miało być. Spaliłem w każdym chyba. Razie, kochani. To już koniec w tym odcinku. Zapraszam na następny. A jeżeli jeszcze nie ma następnego, no to sobie odśwież albo nadrób zaległości, albo idź na inny kanał, tylko będziesz na kulo siedzieć. No ba. Pa, pa. Miłego. Ciao.